Witam Was z tej strony, Kamilos 446 w Cry of Fear. Cry of Fear, przeze mnie zapowiadane niedawno Cry of Fear. No i cóż, właściwie to pierwszy raz się zdarza, że nagrywam tę grę dla Was w nocy. To znaczy, w przeszłości się zdarzało, że nagrywałem dla Was takie pomniejsze produkcje typu Slender, SCP, tam kiedyś się zdarzyło jeszcze Ice. I też to faktycznie nagrywałem w takich godzinach wieczornych, ale tym razem faktycznie nagrywam to w nocy i na mojej komórce widnieje w tej chwili godzina 19 minut po północy. Zaraz sobie zresztą zobaczymy tutaj. Aha, mamy w tej chwili północ, no. Dobra, czyli 20 minut po północy, więc macie dowód na to, że nagrywam faktycznie w tę grę w nocy. I po prostu będę nagrywał kilka odcinków przy jednym posiedzeniu, także nie mam pojęcia właściwie, jakie będą wasze odezwy, czy faktycznie przyjmiecie tę grę z życzliwością, z sympatią, czy nie. I zarazem tutaj zapowiadam, że chciałbym naprawdę z kimś też zagrać w tryb wieloosobowy, bo jest tryb kooperacji, między innymi. Tylko niestety Cry of Fear ma słaby kod sieciowy i faktycznie połączenie się jest bardzo trudne, a jeżeli gdyby nam się to kiedykolwiek udało, to byłbym naprawdę zobowiązany i naprawdę szczęśliwy. Szczególnie, że mógłbym z kimś w to zagrać, no i przede wszystkim to nawet dla Was nagrać. No dobra, w takim razie to już nie przedłużajmy, rozpoczynamy nową grę. Zastanawiałem się długo, czy nie wybrać może poziomu trudności najwyższego, czyli po prostu trudny. Ale tak po głębszej namyśle pomyślałem sobie, że może lepiej wziąć poziom średni. Co prawda, im wyższy poziom trudności, tym bardziej jesteśmy podatni na obrażenia, a przeciwnicy no, otrzymują mniej obrażeń. Ale dobra, zagrajmy na trybie średnim. No zobaczymy zresztą, jak to będzie. Tak więc, nowa gra. As long as I can remember. I don't know if I like it or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. And feeling shit and bitter and angry all the time just eats away at you. Thank you.
did I get here? Chapter 1, Lost in the City. Także więc zaczynamy. Jesteśmy z Simonem, podróżujemy tutaj po Sztokholmie, stolicy w Szwecji. Dobra, ja muszę się teraz tutaj przyzwyczaić troszeczkę do ruchu. Trochę czasu minęło, odkąd ostatnio zagrałem w tę grę. Dobra. Więc tak, tutaj sobie ustawimy szybciutko nasze przedmioty. Dzięki temu będziemy mogli sobie zmieniać cyferkami wszystkie przedmioty. I tutaj mamy SMS-a, mamy od mamy. Gdzie jesteś? Przyjdź do domu tak szybko, jak to będzie możliwe. Zaczyna się ściemniać. No dobra. O! Ktoś tutaj był. Okej, nie da się otworzyć. Nie ma nawet zamka. Znajdź szyfry do tej kłódki. Dobra. Zaraz, jak to teraz było? Mogłem teraz to też łączyć, dobra, można łączyć. To jest też zarazem fajne, bo można zarazem nosić przy sobie telefon komórkowy, który służy jako źródło światła. Oraz na przykład właśnie nasz scyzoryk, nóż, nie wiem, żeby właśnie faktycznie tutaj... O, coś nam tutaj strzeliło, żeby móc zadawać obrażenia. Dobra, ja nie mam pojęcia niestety jak ta seria będzie szybko przebiegała, czy w ogóle jak na nią zareagujecie pozytywnie, czy nie. Ale postaram się naprawdę bardzo mocno wczuć, bo rzeczywiście nie wszystko pamiętam, bo jednak trochę czasu minęło, odkąd ostatnio zagrałem w tę grę, a naprawdę Cry of Fear jest dla mnie najstraszniejszą grą z tych gier horrorowych, w jakie zagrałem, rzecz jasna. A jednak nie zagrałem we wszystkie takie pełnometrażówki. Ale gdybym na przykład miał porównać do Outlasta czy do Amnezji, to Cry of Fear jest przy tym lepszy. Ale nigdy nie zagrałem w Silent Hill'a. Dorak PC. Dobra. Archive Dorak PC. Dobra. Co tutaj mamy? Cloudy Day. Dorak PC. Dobra. Możemy oczywiście skakać, możemy szybko biegać, możemy kucać, jak kucamy wtedy szybciej nam się regeneruje wytrzymałość, a jeżeli naciśniemy Alt i Spację w tym samym momencie, to nasza postać podskoczy przed siebie. To się na pewno mocno nam przyda. Dobra, tutaj musimy najpierw zdobyć ten szyfr. Dobra, jak to tam było? Dorac PC i Cloudy Day, nie? O kurczę, źle napisałem. Jak to tam było? Cloudy Day. Chyba, że to miało być na odwrót. Dorad's PC. Dobra, to może tutaj ma być tak. Cloudy Day. Dorad's PC. Źle? Jak to? No to co? Dorad's PC? Muszę to taki sposób utworzyć, niestety nie mogę tego zaznaczyć inaczej. Cloudy Day. No jak źle? Co ja źle wpisuję? Cloudy Day. No to dobrze wpisuję. A Dorar PC. Dobra, przepraszam. Cloudy Day. O! 3, 5, 8... 3585, dobra. O. Zniknął, widzieliście? Chyba. Audi? 3585, dobra. Kurczę. Ajajajajaj. No miejmy nadzieję, że mimo wszystko będę mógł szybciej się poruszać, nieco. I oczywiście standardowo przypominam, mam nieco taki... Mam takie wrażenie, jakby ekran był podcięty, wobec czego troszeczkę słabiej widzę. Ale wydaje mi się, że na obecną chwilę jest w porządku. Widzę oczywiście pasek zdrowia, widzę pasek wytrzymałości. Nie widzę za to krzyżyka. Znaczy widzę tylko jego górną część. Pionową.
Dobra. Tam było 3, 8... 3, 5, 8, 5. Dobra. 3... 5... 8, 5. Okej. Okay. Wchodzimy. Idziemy. Ani drgnął. O! Ktoś tu był. Spójrz w prawo. Mhm. Już się zaczyna, o nie. Zaczyna się, nie. No to mamy pierwszą walkę. Dobra, chodź tu Moszkaro. Rany, ile jeszcze? Ej, zostałem dźgnięty. Musiałem zadać 6 obrażeń, żeby zginął. No sygnał. Niestety te animacje troszeczkę stoją na niskim poziomie, ale jednak były modelowane przez samych modelów, bo jednak Cry of Fear jest modyfikacją do pierwszego Half-Life'a, tylko jest w wersji standalone, znaczy, że nie trzeba mieć... O, cześć. Tylko nie trzeba mieć Half-Life'a pierwszego, żeby faktycznie w niego zagrać. Jest taka różnica. Dlatego Cry of Fear jest za darmo na Steamie. No. Ej, ty. Cześć. Dobra. Drabinka. O rany. Ruszamy, ruszamy. Okej. O, cześć. Wait. Patrzcie, jakie wytrzymałe to. O, już zginął. Okej, okay, mamy też tutaj tą morfinę naszą, dzięki której będziemy mogli się leczyć. Ale na razie jeszcze nie ma takiej potrzeby. Okej. Okay. O, cześć. Nie przestraszyłem się ciebie. Oj, trochę słabo mamy z wytrzymałością. Nie, zmęczyłem się. Zmęczyłem się. No co, podejdziesz do mnie, czy nie? Ej. Jakie te zębiaki są dudne. Dobra. Idziemy, 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 idziemy. A ile ich już ich uzbierałem? Nie wiem, a sobie wydam na tudeczkę. Wygląda jak morfina, to ciężka żyła, więc lepiej z nią uważać. No nie żyła, tylko towar, jak już staw. Pomóż mi, proszę, pomocy nadchodzą. Jestem w apartamentach, szybko. Ale kto do mnie wysłał SMS-a? Coś nie mogę się dostać tutaj. Dziwne. No. Ej, nie lubię tych błędów niestety w Cry of Fear, ale musicie mi wybaczyć, raczej musicie grze wybaczyć. Ja nic na to nie poradzę. Mogę wam tylko co najwyżej obiecać, że po nagrywaniu będę weryfikował pliki. Bo tak się może zdarzyć, po prostu.
a wiele było błędów związanych właśnie z tą grą. To miejsce nie wygląda sympatycznie. Czwarte piętro, dobra. A tu jakąś dodatkę mamy. Three little kiddies playing in the park, said the first kiddie, let's go home before it's got dark. The first two went on their merry way home. The first stayed playing all alone. Come here, little chat, come to me. The bushes whispered softly. They say curiosity killed the cats. My secret, not one. Okay. Tu się nie dostanę. Te apartamenty nie wyglądają mi za sympatycznie. Niech to. Dobra. Atari. Miło. Komputer. O, zapis jest. Zapis. Dziwne. Wcześniej coś... Nie widziałem tych zapisów. A może ja je pominąłem? Nie wiem. Kurczę, troszeczkę minęło czasu. Dobra. O! Czy to o tobie była mowa? Bo mowa była o dzieciach. A ty mi wyglądasz na... dziecko. Kurczę. Dobra. Szczezłeś. Chyba się mi tutaj nic nie stanie. Chyba. Nie wiem. Czwarte piętro, tak? Dobra, to idziemy na czwarte. Ale to zaraz, coś tutaj jeszcze mamy? Morfina, dobra. Jest czwarte. Aha, ani drgnął. Brawo. Dobra, to schodzimy w takim razie może na drugie piętro. Tutaj zawalone. Nie fajnie. Ła. No to ruszamy. Dobra, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. O! Z dwóch czy tam trzech, nie wiem co się tam pojawiało, nagle to małe coś się mi pojawiło. Dobra. No i na kolejnej chwili głównie, w głównej mierze przeważają te tak zwane jumpscary, ale gra naprawdę ma klimat. Aby tutaj dzieci nie płakały. Nie wiem. O! Szybko zareagowałem. These little kitties are so cute. They look so lovely. I just want to touch them. I bet those parents come, that's why I have to kill them. O nie. Pedofil? Nie wiem. Coś zainteresowanie... Co? Ktoś mnie zamknął. Zainteresowanie dziećmi coś nie jest zbyt... przyjemne. O nie. This is bad. Collection. Gen 4. O nie. 28th. Might be axe or just knife. Zgasili mi światło jeszcze. Tu się tutaj wejdzie? Trochę minęło czasu jednak. Nie wszystko pamiętam. Apartment key. O! O! No nie! Wbiłeś mi, nie wiem co to było nawet. Igłę. Door is locked. You unlock the door. Okej. O! Cześć! Dwa. Trzy. Aj, dźgnąłeś mnie. Pięć. Sześć. Sześć razy na takie coś trzeba poświęcić. Nie. To przy trudnym byłoby ile? Chyba z osiem. O, cześć. No. Wiecie co jest głupie? Ja nie mogłem w ogóle przeskoczyć przez łóżko. Niewidzialna ściana. Nie lubię tego. Ale co ty, w krajofili dosyć dużo jest takich smaczków. Dobra, czy to zamknięte? Ktoś tu jest? O! Raz, dwa, trzy, aj, cztery, pięć, nie było pięć. Pięć i sześć. No tak. No to sześć razy muszę kogoś dźgnąć. Co jest? O, broń.
Mamy jeszcze kluczyk jakiś. Bardzo dobrze. No i mamy broń, mamy Glocka. Haha. Super, super, super. Ale na razie z Glocka sobie nie będziemy korzystać. Wykorzystamy go na później. Bo jednak, no Glock mimo wszystko, no, potrzebuje amunicji, a noszyk taki już nie. Drzwi ani drgną. I unlock the lock. Okej. Dobra, czy coś mi tutaj wyskoczy? Nie. Dobra, to idziemy dalej. Ojej! No znowu to samo, no nie. Jakieś dzieci z igłami mnie tu dzikały. Sam sobie raz za igłę. O, jest dobrze. Ktoś tu jest? Jakaś ciekawa muzyczka nam się włączyła. A ty skąd się tu wziąłeś? Dobra. Idiem. Kurczę, że ten pedofil gdzieś tu jeszcze grasuje. Nie wiem. Dobra, tu się obawiam, że coś mi wyskoczy zaraz. No i to wyskoczyło. Nie wiem co to za dźwięk, jakby jakieś, nie wiem, radio czy co to. O, mamy ciuch, ale to o tym może kiedyś tam wspomnę. Nie da się tego wyłączyć. Nie, nie chcę zapisywać, nie, nie ma takiej potrzeby. Na obecną chwilą przynajmniej. O! Nie, ja czasami nie będę z nimi walczył, bo to nie ma sensu. Niepotrzebnie tylko tracą czas. No to jedziemy windą, jest! Nadciągam. This one was a good one. Very nice to kill. Easy to cut with my knife. Like to cut with food. O nie, czwóreczka. Tutaj. Po pierwsze, skąd masz do mnie numer? Po drugie, skąd wiesz, że ja nadchodzę? Dobra, nie wiem co tutaj będzie. Chociaż nie jest tak ciemno. Dobra, nikogo nie ma, ale nas zamknęli. Może. O! Kobieca kukiełka! Tej nigdy nie zapomnę. Już, cicho. Ona zawsze się będzie mi tutaj dadła do ucha. Do uszu. Nie lubię jej, nie lubię. Ona nie dość jest głośna, szybka. To jej nie da się jeszcze ogłuszyć. Celują? Chyba. Okej. Słyszycie sami, jaka jest głośna właśnie. No ale też dużo... Dużo grzmoci. Daję. Przepraszam. O!
Zabarykadowali mi. No nie. Dobra. Kurczę, mylą cały czas te przyciski. Zapominam, że sobie dałem komórkę na jedynkę, a nie na dwójkę. Może to później sobie zmienię, bo to troszeczkę takie niekomfortowe. Ale na razie jeszcze jest dobrze. O! Dobra. W takim razie możemy... O! Jest tutaj, widzicie? Jest za oknem. Czekajcie, strzelę? No nic się nie dzieje, no nie. Właśnie ja o tym mówiłem. Niestety Cryofear ma dużo tutaj niewidzialnych ścian. Kolizji nałożonych. I po prostu się nie da... Nie da się po prostu ustrzelić potwora. W taki sposób. Już nie mówiąc o jakichś tu błędach. Dobra, uciekam od was. No tutaj twórcy akurat, przynajmniej w tej początkowej fazie, mocno tutaj nadużywają tych jumpscare'ów, ale jednak one robią robotę przez ten taki ciemny, mroczny klimat. Czy ktoś tutaj będzie? Chyba nie. Chyba mi coś tutaj zaraz wyskoczy. Nie ma. No dobra. No nic, w takim razie ruszamy dalej, no. O! Cześć! Cicho, nie drżyj się! Nie drżyj się! Już, cicho, już! Rany. O! Te potwory czasami przechodzą przez ściany. To mi się nie podoba, bo naprawdę jest to wpieniające niekiedy. No i to też właśnie pokazuje te błędy gry. Ale... Już nie narzekajmy. Woda. Te szybkie coś, nie wiem jak one się nazywają, w ogóle nie wiem w sumie jak te potwory wszelkie się nazywają, z wyjątkiem padu. Ale ten potwory, to on zawsze tylko biega do nas. Znaczy te zombiaki, które do tej pory spotkaliśmy, to one co prawda chodzą, ale też czasami mogą biec. Dobra, po prostu biegną. Okej, przebiegłem. Okej, tam nie przejdę, no to na dół. Do piwnicy. Zamknięte. Ale mamy kluczyk. Basement key, o właśnie. Dobra. Tę część pamiętam. Tutaj będą takie jedne małe białe coś. Coś jakby Samary Morgan. No to pamiętam akurat. I je trzeba szybko rozwalić. O właśnie. Okej. Trzeba przeładować szybko. Bo one po prostu nas tutaj jakoś przez telekinezę zabijają i to dosyć szybko. Praktycznie jednym uderzeniem. Więc warto ich naprawdę unikać. Dobra. Jakaś chrypa mnie tutaj wzięła. Mamy salę tortur. Ej, niedobrze. Krew. Łańcuchy. Morfina. I kaseta wideo. Find a video player. No okej, spróbujemy znaleźć. Video player. Odtwarzacz wideo. Nagrywarkę. Spróbujemy. Cześć. Chyba jedno takie było na tym... Nie wiem, czy to było drugie, czy trzecie piętro, nie mam zielonego pojęcia. Ale tam było. Było coś takiego, było pod telewizorem. To pamiętam. Więc dobra, w takim razie idziemy szukać, idziemy. No to nic, musimy się jakoś przedrzeć przez tę kukiełkę kobiecą. Inaczej się po prostu nie da.
Niech przebiegnie. No i już. Oj! No właśnie, bo Simon tutaj może się wywracać, jak biegniemy sprintem po schodach. To jest właśnie fajne zarazem. Nie wiem, czy jest jakakolwiek inna gra, w której rzeczywiście nasza postać mogłaby upaść z powodu... no tego, że się po prostu potknęła o nogi. O! No i widzicie? Właśnie o tym mówiłem, że zdarzają się chwile, w których potwory po prostu przechodzą przez ściany. W tym przypadku przeszła przez te kraty, które się nie wiadomo w jaki sposób pojawiły. Dobra, nic mi tu nie zaskoczy? Chyba nie. Dobra, w takim razie wkładamy kasetę i oglądamy. Dobra, mieliśmy kod. Jak to tam było? Właśnie, 8729. Dobra, w takim razie cóż. Escape the apartments with the elevator. Dobra, użyjemy w takim razie naszej tutejszej windy. Oj, do not cross the line. No, as I need to kill some kitties. I stuck the elevator in the hall, so only the person can access it by a secret code. I guess no kid will find out, so they will have to take the stairs. Oh, yeah. No dobra. Wydaje mi się, że ten gość, który obcinał tą głowę, to on miał... jak to tam było? 8729, dobra. To wydaje mi się, że to była właśnie ta postać, która była w wannie. Tylko czy to on rzeczywiście nas wzywał? Nie mam pojęcia. No wchodź, wchodź. Dobra. Ohoho. Wiem, co tu się wydarzy, wiem. To pamiętam wyraźnie. Jak pierwszy raz to widziałem, byłem przerażony. Krew na ścianach, krew na podłodze. To są takie typowe... znak charakterystyczny z Silent Hilli. Co prawda nigdy nie zagrałem w Silent Hilla, po prostu się trochę naczytałem z Silent Hilla, nasłuchałem, chociaż nigdy nie oglądałem, właśnie nigdy nie zagrałem. A mam Silent Hilla 2 na PlayStation 2, tylko po prostu nie mam samej konsoli, więc nie mam jak zagrać. Jednak wiem właśnie, że to jest element charakterystyczny dla Silent Hilli. I tutaj nas będzie czekać pierwsza walka z bossem. To pamiętam wyraźnie. Ojejejej. Dobra, sobie tutaj może przeładuję brońkę. Nie pamiętam tylko, czy coś mnie tutaj jeszcze zaskoczy po drodze. Oby nie. Nie, chyba nic tutaj nie będzie innego. Zapis, jak najbardziej, zapis się przyda, jak najbardziej. Dobra, wkraczamy. Dobra, w takim razie walczymy! I tutaj z tyłu ma takie oczko, które musimy strzelać bądź bić, inaczej go nie pokonamy. I najlepiej się tak mocno nie zbliżać do niego, bo jednak jedno pchnięcie i praktycznie leżymy. A
jak sami widzicie, też czasami jest możliwość uderzyć go z kolby. Mogłem sobie wyjąć sobie ten nóż, czy tam scyzorek. Ale dobra, Glock też wystarczy. No, dalej. No. Aj. Okej. I strzelamy. Who's that? Relax. I am not one of them. Who are you then? I'm nobody. What? You shouldn't be here. It's very dangerous. Wait. Why are you wearing a gas mask? Are you stupid or something? Do I look like I want to turn into one of them? I can't trust you. I don't know if you're real. Just leave me alone. Mądrze powiedziane, Simonie. Mądrze powiedziane. Kto to był? Nikt? Chatter 2, who is that doctor? Kto to jest ten doktor? Dobrze, słuchajcie moi drodzy, tutaj może skończymy nasze nagrywanie. Dosyć długi już mamy odcinek, widzę, że mamy ponad 40 minut. Też cóż, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Dobrze, że jest tutaj zapis. Zapiszemy sobie grę, ale to za chwilę. I mam nadzieję, że faktycznie dobrze przyjmiecie ten odcinek z Cry of Fear, bo naprawdę gra jest naprawdę ekscytująca. Niewiele rzeczy pamiętam, akurat walkę z bossem pamiętam, ale innych nie. I właściwie to tyle, tak więc cóż, wyczekujcie następnych odcinków, mówił dla was Kamilos446, no i cóż, trzymajcie się, do zobaczenia.